Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu. Co właściwie kryje się za tym, za tą tajemnicą, która jest wyrażana, czy próbujemy ją wyrażać przez serce? Bo możemy myśleć tak romantycznie, prawda, że to takie serce, Pan Bóg jest miłością, więc tak to wszystko jest takie romantyczne. Może trochę mniej romantyczne jest, jak sobie przypominamy, takie obrazki u babci naszych, czy prababć, wisiały gdzieś tam właśnie serce Jezusa, serce Maryi, takie dwa obrazki, gdzieś nad łóżkiem czasami. Nie wiem, teraz w skansenach można to zobaczyć. Ale ja pamiętam, mojej babci to wisiało. Takie dwa obrazy, no to już właśnie sama ta korona cierniowa na tym sercu i tak dalej, no to już troszkę to jest bardziej dramatyczne niż romantyczne. Jednocześnie słyszymy właśnie choćby, zagłębiając się w kulturę hebrajską, że serce to nie jest to, co dla nas w naszej kulturze znaczy serce, czyli że to nie są uczucia, tylko to jest bardziej rozum, to, co przeżywam, moja wola, moje postawy życiowe, że jeżeli mówimy o sercu, czytamy Biblię w tym kluczu, no że to bliżej jest rozumu i naszej woli niż jakichś uczuć, które nami w taki czy inny sposób targają. A jak myślimy o sercu Maryi dzisiaj, tak jak wczoraj mieliśmy też uroczystość serca Jezusowego, przyznam, że ja też miałem z tym jakąś trudność, nie tylko dlatego, że tu jezuici za tym stoją, ale też dlatego, że mówię, po co kawałkować tego Pana Jezusa? Nie można go tak czcić całego, prawda? Tylko tak tu serce, tu coś tam, prawda? Serce, dusza, krew, coś tam, prawda? Bez przesady. Natomiast jest to, i jakoś chyba jak zacząłem się zadawać z sercanami, którym miałem okazję głosić kilka razy rekolekcje już, to jakoś to do mnie dotarło, że tak naprawdę chodzi o tę bliskość i o to, co najgłębsze jest w Bogu, w Jego istocie. Jakoś przychodzi mi od razu ten obraz właśnie Jana, który spoczywa na sercu Pana. Jednocześnie, że to, że on spoczywa na sercu Pana, przekłada się na to, o czym też mówią mnisi, że to jest ten, który rozpoznaje, że przychodzi Pan. Że Jan potem jest pierwszym z uczniów, który rozpoznaje Pana, który to jest Pan. Więc to, ta bliskość serca właśnie na to się przekłada. I w Maryi, jeżeli mówimy o jej sercu, tak jak choćby dzisiaj słyszeliśmy, że zachowała wiernie wszystkie sprawy w swoim sercu, to jest w kontekście tego zgubienia w świątyni, ale też w kontekście narodzenia Pana Jezusa, tam też jest to samo zdanie powtórzone, że ona to zachowuje wiernie w swoim sercu, co ją spotyka. Potem widzimy, że to się przekłada na bardzo konkretne wybory w życiu. Choćby to, że jako jedyna nie idzie do grobu po zmartwychwstaniu, bo wierzy w zmartwychwstanie.
Nie? Ja się tak ośmielam twierdzić, że się nauczyła tego właśnie w tej świątyni, jak 3 dni z bólem serca znowu szukała razem z Józefem Jezusa, a usłyszała od Niego, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Więc już nie ma po co iść do grobu, jeżeli on zmartwychwstał. Wszystkie inne kobiety poszły i to było wyznanie ich niewiary w zmartwychwstanie, a Maryja jako jedyna nie poszła namaścić ciała, bo wiedziała, że go tam już nie ma. Więc to wynika z bliskości serca. To znaczy, jeżeli rzeczywiście pójdziemy za tą tajemnicą i pochylimy się, jakoś też zaprosimy Pana Boga, czy poprosimy o taką łaskę bycia blisko serca Jezusa, czy blisko serca Maryi, to bardzo wiele z tego możemy się nauczyć w konkrecie o naszym życiu. Że to nie jest kwestia tylko tego, co ja czuję, jakie mam emocje, tylko jak rozumiem różne rzeczy i jak decyduję w moim życiu o różnych rzeczach. Nie? I decyduję sercem, to nie znaczy właśnie w jakimś afekcie, tylko że mam to przemyślane i zdecydowane. Nie? I to jest zgodnie z zamysłem Boga i to jest zgodne z Jego mądrością. Ale o jeszcze jednej rzeczy tylko chcę wspomnieć, w takim sensie praktycznym, jak to się przekłada. Widzimy w tej scenie to, że Maryja i Józef co roku chodzili na święto do Jerozolimy. Mieli już jakąś praktykę, którą powtarzali. Prawda? Już coś było w nich utrwalone. I jednocześnie, tak jak zawsze, no potem po święcie Paschy wracali. I nagle, po wielu latach, to nie zadziałało. Tak jak normalnie zawsze działało, że potem, bo to gdzieś doczytałem, że takie wyglądały pielgrzymki żydowskie, że dzieci szły osobno, trochę tak jak tu mamy na weekendzie, dzieci trochę są osobno, a potem się dopiero spotykają jakby w konkrecie tam akurat wieczorem i oni dopiero po pierwszym dniu zobaczyli, że Jezusa nie ma wśród dzieci, prawda? I potem wracali do Jerozolimy i go potem szukali, więc zawsze to działało, nagle nie zadziałało. I stąd się zrodził ból serca. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. I zgubiłeś się nam. Nie? I myślę o nas i o tym, co w naszym życiu duchowym, w naszej praktyce religijnej, w naszej modlitwie jest utrwalone. Może od jakiegoś czasu dłuższego, od kilku lat może, albo przynajmniej od kilku miesięcy, jakoś tam modlisz się. Nie? I ci to jakoś działa. Że udaje ci na przykład rano wstawać i czytać Biblię, albo udaje ci się mówić różaniec, albo udaje ci się, nie wiem, jakąś medytację odprawiać, czy czytać choćby czytania, czy nie wiem, słuchać wstawaków szóstak, albo cokolwiek tam. W każdym razie, że masz już pewien rytuał, prawda, taki duchowy, czy czytasz czytania na dzień, prawda, i to ci działało, działa, prawda, przyzwyczaiłeś się, przyzwyczaiłeś, myślisz, no oczywiście nie jestem tak w pełni zadowolony czy zadowolona ze swojej modlitwy, no bo nikogo nie spotkałem w życiu, kto by był zadowolony ze swojej modlitwy, ale no jakoś to już idzie. Już jest jakiś rytm, już coś tam jest ustalone, nawet jestem trochę z tego zadowolony czy zadowolona. I to jest, i nie chcę temu całkiem zaprzeczać czy tego kwestionować, ale jednocześnie chcę powiedzieć, nie zdziwcie się, że w pewnym momencie to przestanie działać. Bo Pan Jezus chce być teraz inaczej widziany, inaczej przyjmowany. Chce mi się objawić inaczej niż go znałem czy znałam do tej pory. Nie? I to niestety wiąże się z bólem serca. Czyli z też pewnym zagubieniem, z niezrozumieniem. Niektórzy tu się dzielili ze mną, że po tych konferencjach dzisiejszych już się pogubili. Jutro będzie jeszcze gorzej. Więc coś tam myślałem, coś sobie tam poukładałem, nie wiem, przez kazania, przez katechezę, przez czytania, lekturę taką czy inną. I nagle mi to się wywraca w pewnym sensie, że
że to nie jest tak, jak myślałem, nie jest tak, jak myślałam. I to jest dobry moment. To jest moment błogosławiony. Nie? Jednocześnie właśnie jest wskazówka co do tego, że jak się Maryja pogubiła i doświadczyła tego bólu serca, to potem zachowuje dalej wiernie w swoim sercu to nowe, czego się nauczyła, to nowe, co się przed nią odsłoniło. I nie do końca to rozumie. Nie wie, jak to się ma jedno do drugiego. Tyle, że widzi, jakby, że jest tu jakaś zmiana. Kończąc już, bo jeszcze Adam dopowie, chciałem tylko dodać. Nie bójcie się takiego momentu. On jest bolesny, to prawda. I jest taki, powoduje zagubienie i trochę nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jednocześnie, jeżeli ja pozostanę przy sercu i dalej jakby będę blisko, to mi się te nowe odsłony wyjaśnią. Ja się będę w tym coraz lepiej odnajdywać, coraz lepiej rozumieć. Też to będzie się przekładać konkretnie na moje życie, na przyszłość. Bo Bóg wie, dlaczego ci robi taki przewrót. Prawdopodobnie już zobaczył, jesteś do tego jakoś dojrzała, dojrzały, żeby to zrobić. Nie? Że do tej pory piłaś mleko, a teraz już może być czas na pokarm stały, ale musimy zrobić przełom, jakiś przewrót. I to musi się przynajmniej kilka razy w życiu duchowym dokonać. Natomiast jakby to światło z dzisiejszego słowa i z tego dzisiejszego wspomnienia serca Maryi, myślę, że może być nam pomocne. To jest taki problem, kiedy człowiek sobie przygotuje coś, co ma powiedzieć i potem on to powie. Tak ja bym to dużo fajniej opowiedział, bo miałem tu fajny... Miałem tu przygotowany przykład z tymi trzema dniami w tej świątyni, potem trzema dniami w grobie. No już nie będzie zaskoczenia, jak to powiem, więc jakby poszło się rypać. No więc nie mogę powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć, bo zasadniczo to powiedział, no. Gorzej, bo gorzej, ale powiedział. W sensie istota została zachowana. To się proszę nie martwić. A w związku z tym muszę powiedzieć coś innego, bo coś muszę powiedzieć. Więc chciałbym przypomnieć pewną historię, którą przypuszczam, że niektórzy znacie, a która mi się wydaje w ogóle adekwatna do tego dzisiejszego, do tego, co wódz mówił, w sensie do tego, co ja chciałem powiedzieć. I też do tej naszej sytuacji, tego takiego właśnie trochę zagubienia i takiego, w sumie mówimy o tym od wczoraj, więc to się tak zgadza. Niektórzy to znacie z mojego świadectwa, ale ja mam bardzo ciekawe doświadczenie tego zagubienia i poradzenia sobie z nim. Jeżeli ktoś z tego nie słyszał, to może być to dla niego jakoś pomocne. Kochani, ja kiedy miałem taki ten moment, niektórzy go pewnie, tak jak mówię, znacie z mojego świadectwa, nie? Tam już ładnych parę lat temu, kiedy się modliło nade mną tych dwóch cudoków z Brazylii. Dwóch misjonarzy przyjechało, modlili się o moje nawrócenie, to trwało z godzinę, prawie umarłem przy tym, znaczy umarłem zasadniczo, mam nadzieję, że jakoś się narodziłem na nowo. Ale jedną z rzeczy, którą mi wtedy powiedzieli, żeby ją rozwikłać, to potrzebowałem potem dużo czasu. Oni mieli dar proroctwa. Mówili rzeczy, których nie mieli prawa wiedzieć. Widzieli mnie po raz pierwszy w życiu, nigdy wcześniej mnie nie spotkali, nie mieli o mnie żadnych informacji, nic nie wiedzieli o mnie, a wiedzieli rzeczy, które tylko ja wiedziałem. Więc to jest ewidentnie coś pochodzącego od Ducha Świętego. Więc powiedzieli mi tam parę rzeczy, jak wygląda moje życie, jak wygląda moje serce, skąd panowie to wiedzą, bo wiemy. Modlą się, modlą i na końcu mówią jedną rzecz jeszcze. Mówią, bracie, jeden z podstawowych problemów, dla których ja wtedy byłem w bardzo złym stanie, takim i duchowym, i życiowym, emocjonalnym, jeden z podstawowych problemów, dlaczego tak jest, jest taki fakt, że złożyłeś kiedyś Matce Bożej ślubowanie i jesteś niewierny temu ślubowaniu. I ja wtedy do nich mówię, hola, hola, panowie, wszystkie te rzeczy, które to powiedzieliście wcześniej, to tak, ale ja nigdy żadnego ślubowania Matce Bożej nie składał. Tutaj to się panom adresy pomyliły, to chodziło pewnie o któregoś z moich braci, który zaraz przyjdzie, już się przebiło proroctwo następne, jakby z kolejnego brata. To nie ja.
I słuchajcie, naprawdę, byłem stuprocentowo przekonany, ja nigdy w życiu, ja w ogóle maryjność miałem taką średnią. Nie to, żebym tam oczywiście Maryjnie kochał, ale tak normalnie po katolicku, bez niczego specjalnego. I mówię, wszystko panowie dziękuję, wszystko się zgadza, ale tutaj, no to sorry, ale tutaj żeście po prostu nie trafili. Oni byli bardzo pokorni, mówią, okej, możliwe, przepraszamy, może tylko to jakiś nasz pomysł i tak dalej. No więc ja w związku z tym, co wcześniej wszystko powiedzieli i tak w ogromnym szacunku do tego, co zrobili, skończyła się ta modlitwa, poszło życie dalej. I słuchajcie, to było już rok, dwa, nie pamiętam ile później. No po prostu nie to, że parę dni, tylko po prostu lata. Lata później. Jestem w Guadalupe. Pojechałem na pielgrzymkę do Guadalupe, do Meksyku. Siedzę tam u Matki Bożej w tym Guadalupe. No i się tam modlę, nie? Przed Najświętszym Sakramentem. Modlę się i nagle, jakby mi ktoś po prostu jakąś płytkę z mózgu wyjął, która wcześniej była i mi zasłaniała widok. Ja mówię, ja nie mogę, przecież ja rzeczywiście złożyłem Matce Bożej ślub. I złożyłem go na samym początku zakonnego życia. Wiecie, jak to było? Jak byłem w nowicjacie, jak wstąpiłem do zakonu, nie? Byłem po pierwszym roku bycia w zakonie i miałem składać pierwsze śluby. I miałem wtedy ogromne takie wątpliwości, czy mam to robić. Czy mam w tym zakonie zostać, czy nie. Nie oszukujmy się, w jakiejś tam dziewczynie się zakochałem. Było takie, że odejdę, ożenię się, a może zostanę. Nie wiem, co robić w sumie. I słuchajcie, byliśmy w takich rekolekcjach w Krośninku pod Poznaniem z braćmi. Mamy tam taki dom w lesie, gdzie się przez tydzień przygotowaliśmy do tych ślubów. I ostatniego dnia, kiedy miały być te śluby, mieliśmy o 12 mieć mszę, na której mieliśmy składać śluby czasowe. Ja się obudziłem jakoś o 4 rano, po prostu byłem tak zestresowany, bo nie miałem pojęcia, czy ja mam to robić, czy ja mam tego nie robić. Obudziłem się o 4 rano, wszyscy jeszcze bracia spali. Tam jest taka kaplica, taka z takimi przeszklonymi szybami, bardzo ładnie w lesie położona. Poszedłem do tej kaplicy po 4. No i mówię, no będę się modlił, jakoś mi Panie Boże weź mnie, jakoś oświeć, bo ja nie mam pojęcia, co ja mam robić, nie? Czy ja mam te śluby składać, czy nie. Oczywiście nic się nie odezwał, wiadomo. Żadnego potwierdzenia, w ogóle nic tam, czytam Słowo Boże, nic w ogóle, po prostu ściana, nie? Mówię, dzięki, w ogóle super. No i tak siedzę, już tam mija godzina, jest już jakoś koło 5:00 i taki klęcznik był i my tam mieliśmy wyznaczone miejsca i to był klęcznik jednego z moich braci, nie będę mówił jego nazwiska. To jest taki brat o takich betonowych poglądach bardzo, takich bardzo tradycyjnych. Jestem na drugim końcu jakby rzeczywistości. I zauważyłem, on tam miał różne, bo tak jak to w kaplicy, tam jakiś miał brewiarz, nie, Pismo Święte i książkę miał jedną, nie? No i wziąłem tą książkę, nie z jakąś nadzieją, bo znam tego brata, mówię, to pewnie jakiś po prostu dramat teologiczny będzie, nie? No i rzeczywiście, czytam, jakiś święty Alfons, wie, no to już się dobrze zaczyna, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Niektórzy go znacie. Ten traktat. Mówię, Jezu, co to jest w ogóle? Ale że była 5 rano, Bóg się do mnie nie odzywał. Mówię, ja to sobie poczytam, bo nic tu się nie dzieje, to chociaż jakoś nie zmarnuję tego czasu. No i wziąłem te książki. Nigdy jeszcze się nie widziałem na oczy. Nigdy nie słyszałem o tej książce. To się okazuje, że jest w ogóle jakaś klasyka duchowości chrześcijańskiej. Ja o tym nigdy nie słyszałem. Otworzyłem tę książkę, zacząłem czytać, mówię, Boże, co to jest? To jest takim barokowym językiem napisane. A takim okropnym po prostu. Taka Matka Boża, wiecie, w kwieciu. Taka, bo to jest cała książka o Matce Bożej, o wszystkich jej przymiotach, o wszystkich jej... Oczywiście ta książka jest piękna, tylko ona jest napisana strasznym językiem, jak dla mnie. Takim właśnie, mówię, barokowo, cukierkowo jakimś. Teologia zupełnie dla mnie z kosmosu. No i czytam tam tą książkę, tam przeglądam, mówię, dzięki za odpowiedź, Panie Boże, po prostu ekstra, nie? Świetnie to wymyśliłeś. Ale dojechałem do końca, tak nie przeczytałem, tylko poprzeglądałem. I tam na końcu w tej książce, jeżeli ktoś to ma, to na pewno widział. Na końcu tej książki, na ostatniej stronie, jest taki akt oddania się w niewolę Najświętszej Marii Pannie, gdzie człowiek się deklaruje, że od tego momentu staje się niewolnikiem Maryi, że wszystkie jego zasługi, modlitwy i tak dalej nie są już jego własnością, tylko Maryi i ona decyduje o wszystkim. Jesteś niewolnikiem. Ona, na przykład jak ty się modlisz za Zbyszka, ona mówi, nie, to nie pójdzie na konto Zbyszka, to idzie na konto Marysi, bo ja uważam, że ona bardziej... Nie masz nic do gadania. Jakby nie masz już władzy nad tym, za kogo się modlisz, nie masz władzy, kto decyduje o twoim życiu. Ja sobie tak patrzę, mówię, Boże, co to jest w ogóle? Mówię, to z tego mojego brata, to rozumiem, nie? No on taki jest, więc to... Ale słuchajcie, byłem tak zdesperowany, i naprawdę byłem w bardzo złym stanie wtedy, takiej niemożności podjęcia żadnej decyzji, że mówię, dobra, robimy taki deal. Mówię, ja to podpiszę. To jest nie moja książka, ale ja to podpiszę. Ja to podpiszę. I ty masz, Maryjo, zdecydować, co ja mam robić, jak to ma być i którędy.
I słuchajcie, wziąłem wtedy, to była jakaś tam 5:30 rano, wziąłem ten długopis, prawie jak wiecie, jak taki cyroga w krwią, nie? Wziąłem ten długopis w tej nie swojej książce, przeczytałem ten akt tak na głos, że ja się tu oddaję w niewolę, ty decydujesz i tak dalej, ja brat Adam Szóstak popisuję, data i tak dalej. On do dzisiaj ma tą książkę. Do dzisiaj jest zły na mnie, że mu tam popisałem po tej książce, nie? Bo to jest jego książka. Wiecie, ja wtedy, jak siedziałem tam w tym Guadalupe, ja sobie przypomniałem, przecież ja to zrobiłem, to było kilkanaście lat wcześniej. I rzeczywiście, ja następnego dnia o tym zapomniałem, w sensie złożyłem te śluby, rzeczywiście złożyłem. I tam, co tam, jakiś akt, tam jakieś zgłupie książki, nie? Tylko nie wtedy, kiedy siedziałem w tym Guadalupe, Pan Bóg mi nagle taki film zrobił. W sensie, moje życie od tamtego momentu, jak byłem potem w seminarium, potem chciałem odejść z zakonu, potem mnie wyświęcili, potem był jeden dramat, potem następny, potem się stało to, potem wymyśliłem to, a potem się jeszcze gorzej zrobiło i tak dalej. Zaczął mi pokazywać, jak ona za wszystkim stoi. Jak ona wszystko robi, żeby gdzie ja już po prostu byłem na krawędzi, żeby jednak nie spadł. Jak gdzie jestem po prostu już totalnie w jakiejś niewiedzy i w czymś, gdzie ona mówi, tu! Gani wtedy tam, po pierwsze zwróciłem honor tym panom, bo panowie się nie pomylili, doskonale wiedzieli, o co chodzi, tylko ja nie wiedziałem. Zobaczcie, kiedy jest niesamowite, że oni wiedzieli, a ja nie wiedziałem. W sensie nie pamiętałem o tym, co kiedyś się wydarzyło. I od tamtego momentu bardzo świadomie powiedziałem, Mario, ja wiem, że wtedy to było trochę takim aktem desperacji, takim żartem, ale ja to traktuję serio. Mówię, dobra, niech tak będzie. Jakby wszystko, co ja robię, wszystko, co ma być, ty decydujesz. Jakby jak zrobisz, tak będzie. Kochani, to nie chodzi oczywiście o zwalanie na Pana Boga czy na Maryi jakby odpowiedzialności za własne życie. Oczywiście, że nie. Nie? To nie na tym polega. A na przykład jak ktoś mnie pyta, a ty długo jeszcze będziesz takim kaznodzieją, co będzie jeździł? Co będziesz robił za 5 lat? I ja mówię, nie wiem, jej zapytaj. Bo to ona o tym zdecyduje. To nie będzie oczywiście wbrew mnie, to nie będzie bez mojego wzięcia życia w ręce, ale jestem niewolnikiem. Kochani, ona miała takie serce niewolnicze względem Boga. Czyli co powiedział, to zrobiła. To jest to, co mówił Tomasz, że skoro raz jej pokazał, jak się zgubię, to się po 3 dniach znajdę, no to jak się zgubił w Wielki Piątek, to ona wie, że on się po 3 dniach znajdzie. Bo powiedział. Więc przestała go szukać, przestała chodzić do grobu. Po co będzie tam lazła? Jak ona wie, że go tam nie ma. Bo on to już powiedział, a ona jest mu niewolniczo oddana. Kochani, ona dlatego została w niebo wzięta. Święty Grzegorz z Nysy pisze, że Bóg ją wziął dlatego, że jak zobaczył, jak bardzo ona jest mu oddana, to Grzegorz napisał takie piękne zdanie. Nie mógł się doczekać. Mówi, dawać mi ją. Nie będę czekał na żaden koniec świata, na żaden sąd ostateczny. Ja już ją tutaj chcę. Bo w niej wszystko było mu oddane. Kochani, jak macie takie momenty, że jesteście w takim, wiecie, totalnym... No właśnie, to co mówimy w sumie od wczoraj, nie? Że im dalej w las, tym mniej wiemy. To mówię, broń Boże, to nie chodzi mi o takie, wiecie, zwalanie odpowiedzialności za swoje życie na kogoś innego. To nie o to chodzi. Ale w takim kluczu weź mnie w ręce. Jak sobie o tym to myślałem chwilę, bo jak wódz zaczął mówić, to zaczął mówić, sobie pomyślałem, dobra, tego nie mogę powiedzieć, muszę szybko wymyślić coś innego. Więc zacząłem szukać inspiracji. Wiesz, co mnie najbardziej zadziwia? Zobaczcie, że większość dzieciaków tutaj, takich szczególnie tych małych, nie? To jest tak na pająka przyklejonych do mamy, nie? Tak. Nie? Starsze już rzeczywiście nie. Ale takie te małe, to jak takie pająki cały czas, nie? Co to jest? To jest dokładnie to, jakby, że jakby weź mnie, jak jestem tutaj w tych ramionach, nawet jak śpię, jestem nieprzytomna, zupełnie mnie nie ma, nie? To się czuję całkowicie bezpiecznie. Jakby jeżeli jestem w twoich rękach, czyli ty, zobaczcie, bo ci rodzice de facto wtedy decydują o wszystkim w życiu tego dziecka, nie? To dziecko jest bezwolne, no po prostu wisi jak pająk. Co tam rodzic zrobi, to zrobi. Gdzie zaprowadzi, tam zaprowadzi. Nie tak, że będziesz szło korytarzem, dziecko się obróci i powie, mamo, ja bym chciał do innego w kierunku, w innym chciałbym pokoju być, nie? No nie, no przyczepione i tam, gdzie go zaniesie, tam go zaniesie. To jest dokładnie to. Kochani, jak macie ten moment takiego totalnego poczucia, że nie wiecie dokąd, nie wiecie jak, oddajcie się jej. To już nie jest oddanie się jej, tylko Bogu, bo ona nigdy na sobie nie zatrzymuje, to jest jasne. Ona nigdy na sobie nie zatrzymuje. Ale właśnie ona jest tak tożsama z Nim, bo ona wszystko od Niego wzięła, że cokolwiek On chce, to ona chce tak samo. Ja nie cierpię tych, przepraszam, ale nie znoszę. Jest taka ta katolicka pieśń, taka po prostu ohydna, po prostu katastrofalna. Uważam, że trzeba tą pieśń po prostu wyrzucić, spalić i zrobić nabożeństwo kończące istnienie tej pieśni.
Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka pieśń, gdzie tam, gdzie ojciec zagniewany rózgami czy czymś tam siecze, to szczęśliwy ten, kto się do matki uciecze, nie? Czyli Bóg taki, wiecie, stoi z kijem, a Maria, nie bij go! Nie? Czy to jest jakaś chora teologia w ogóle, gdzie Bóg cię chce lać, a Maryja cię... Mama, idź do mamy, ona cię obroni, bo stary cię zleje, nie? Ja rozumiem, że może macie takie doświadczenia w rodzinach, nie? Ale kochani, no nie. Jej serce jest dokładnie takie samo, jak serce Boga. Ona chce dokładnie to samo, czego chce ojciec. To nie jest tak, że ona stoi w jakiejś kontrze do niego, że on jest jakimś po prostu strasznym potworem, tak? A Maryja nas tam... Idźmy pod kieckę Maryi, to będzie okej, nie? Nie, kochani. Ona zawsze chce tego samego, co on. Jak jesteście w tym zagubieniu, oddajcie się jej. Może to jest w ogóle dla mnie odpowiedź. Może tak jak wczoraj zadałem sobie pytanie, to może to dlatego on to musiał powiedzieć, co musiał powiedzieć, żebym nie mógł powiedzieć tego, co miałem powiedzieć, żebym sobie musiał to powiedzieć, żebym sobie to musiał przypomnieć. No bo teraz głupio mówić, że oczekuję odpowiedzi. Bo nie oczekuję, bo ty decydujesz, to co będę oczekiwał. Kochani, to są te ramiona, które się trzeba w niewolę oddać. Super, że mamy to serce dzisiaj. I to daje taką ulgę, taką... Miałem czasem, jak ktoś prosi o modlitwę, czy ojciec mógłby się pomodlić tam, nie? Za, nie wiem, za kogoś tam. Ja mówię, pomodlę się, ale to ona zdecyduje, co z tego będzie. No nie mogę inaczej, bo to pakt został zawiązany. Jak ona stwierdzi, że to nie pójdzie w tamtą stronę, to nie pójdzie, ale ona wie lepiej. To daje ogromną wolność, kochani. To jest może odpowiedź dla mnie. Ciekawe. Dziękuję, Tomasz. Amen. Ja tylko tak powiem, że to odwrotnie jest. Że to, co ty powiedziałeś, co nie miałeś powiedzieć, to jest odpowiedź na moje pytanie. Moi kochani, moi mili, moi drodzy, jak już wam milion razy przypominałem, w listopadzie 24 na Atlas Arenie robimy kolejne nasze wielbienie wielkie, ale jeśli ktoś chciałby wielbić wcześniej, a na to jest zawsze dobry czas, to 8 lipca we Wrocławiu, na Stadionie Wrocławskim, jest naprawdę super inicjatywa, bo Marcin Zieliński razem z wielką ekipą ludzi organizuje kolejną edycję wielbienia, chwała mu. 6 godzin uwielbienia, śpiewanie, uwielbianie, modlitwa, głoszenie i tak dalej. Są jeszcze bilety, jakby ktoś chciał, to zajrzyj do opisu pod filmem, tam znajdziecie linki również do tego wielbienia. Chwała Mu i wielbimy Pana Boga w lipcu, potem w listopadzie i w ogóle każdego dnia. Kochani, bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa!